Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Michu Gra. Wracamy sobie do Gotika. Jesteśmy jeszcze w starej kopalni. Kopalni, która należy do Gomeza. No jak i do starego obozu, oczywiście. Mamy już listę, wszystko już mamy. Ale idziemy jeszcze tutaj im obrobić, że tak powiem, magazyn, ponieważ kupiliśmy klucz, dostaliśmy klucz i dodatku pierścień siły, który no na pewno nam się przyda, bo gdzieś tam ustaliliśmy, że będziemy wojownikiem, będziemy walczyć jako wojownik. Słuchaj, o. Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę. Przepuść mnie. Chodź, no przepuszczam, no proszę sobie iść. Tu mamy, o, światło, o, niski pocisk, no proszę. Czary mary. Oho, ile bryłek. No, teraz zrobię krótkie cięcie, bo trochę to jednak trwa. No i już zebraliśmy bryłki, piwko i jabłuszko. No dobra. No to słuchajcie, wychodzimy. Zasadniczo wszystko, co w tym momencie jesteśmy w stanie tu zrobić, to już zrobiliśmy. Pierścień mam założony. Mam. Jeden pierścień z Larysa, jeden będziemy musieli i tak oddać. Ale na szczęście ten zręczności, my jako, że chcemy tutaj walczyć, to nam najbardziej zależy na sile. Właśnie jak my tam wyglądamy z atrybutami. No, jeszcze 3000, ale mamy punkty do rozdania, ale jeszcze 3000 do następnego poziomu, no trochę to jeszcze potrwa. O, tutaj piekielnik musimy sobie oczywiście zgarnąć, je. Coś tam, kurczę, ziele też. Jest wszystko bezi. Za Gomeza. Zębacze. O, o, już się tak ciemno robi. Noc, którą to my mamy? 18:38. Bardzo fajne, że to jest czas, tak? Ja wiem, że jak gdyby, no, raczej nigdy nie słyszeliśmy o zegarkach w świecie Gotika, czy czegoś tego podobnego. Raczej tutaj obserwują po prostu, jak pora dnia zmienia się, nie jak to powiedzmy na przykład mogło być w średniowieczu. No ale my gdzieś tam ten czas sobie mamy. O, tu widzę ścierwojad. Idziemy sobie tutaj, ubijemy, bo właściwie tu jest ta droga, tędy. Możemy sobie tą drogą też przejść. Bo jak gdyby ta droga była taka docelowa, którą nam pokazał Diego. Gdzieś mamy tu tą mapę, o, mapa. Nie? Czyli raczej właśnie byśmy przez ten las mieli iść. Że jak wiemy, lasy są bardzo niebezpieczne. I wiecie co wam powiem, że z faktu, że faktycznie są niebezpieczne, to może zapiszemy grę. Jednak nie jesteśmy jeszcze tak dobrzy w Gotika. Chociaż w Gotiku zawsze trzeba zapisywać grę. Już kiedyś mówiłem, że taką poradę dostałem od kolegi, jak pierwszy raz zacząłem grać w Gotika, to właśnie pamiętaj, co chwilę zapisuj grę, bo nigdy nie wiesz, co ci tutaj może wyskoczyć. Na kwestia, że to już jest no faktycznie trochę stara gra i gdzieś tam może nas powiedzmy wyrzucić na przykład do Windowsa i może nam się po prostu, no, niezapisana gra
cofnąć. No a tego byśmy przecież nie chcieli. O, ten wilka. No i po wilku. Ościer wojady. No, tu sobie trochę po ich poubijemy. Tu za chwilę dojdziemy do starego obozu, a my tam nie. A to może, o, idziemy sobie tutaj dołem. Słuchajcie, zobaczymy, czy coś je. A górą sobie wrócimy. I po prostu już pójdziemy sobie, bo teraz aktualnie, no nie ma potrzeby, żebyśmy teraz jakoś szli do starego obozu. Oto już widzimy bramy starego obozu. Piekielniki oczywiście trzeba zgarnąć. Jak żeby inaczej. Oho, krwiopijce i to dużo. Może zjedzmy troszkę mięska. Żeby tutaj Bezi miał krzepę. Wiadomo, jak każdy chłop wie, to trzeba jeść mięso, żeby mieć krzepę. Kiedyś na pewno. No, pięknie, Bezi. Bardzo ładnie sobie poradziłeś. No i tak jak mówiłem, sobie tutaj górą pójdziemy. Okret szczury. No i to jest życie. No i tak możemy tutaj chodzić sobie do lasu na polowanie. Polowanie to jednak chyba by musiało być z łukiem. A może o, założymy sobie łuk, a co, będziemy wyglądać lepiej. Co prawda z łuku nie korzystamy. Zobaczymy czy to... Jak tam... A no, nawet ładnie. No ale i tak jednak my się specjalizujemy tutaj walką bronią białą, więc no po prostu lepiej nam idzie. Jak widzimy tutaj ścierwojad na 3 razy z łuku, a z normalnie tam maczugi czy co on tam ma, to na raz. No choć tu ścierwojadzie, no ale oberwał. Dostał jak raz. I no roz. Tam są jeszcze ścierwojady. Matko, co to? Ile tutaj w tym lesie? Dobroci. Tam na razie nie idziemy. Jeszcze nam tu coś lata. Krwiopijca. Krwiopijca, no komar zwykły, nie? Ten krwiopijca, ale tu byśmy wpadli. Ja bym. Zębacze. No nie, to tam na pewno nie. Tam na pewno nie idziemy. Tam to byśmy oberwali równo. Jakie gwiazdy, jak pięknie dzisiaj. Jaka noc nam tutaj w gotiku. Została zafundowana. Tak ten pierwszy daje radę. Bo jak dobrze pamiętam, już to było parę dni temu, ale krwiopijce chyba na 2 razy musieliśmy, a teraz już na raz.
Powinniśmy sobie chyba dać radę, jak daliśmy sobie z tym spod tamy. Tutaj mamy jakiegoś topielca. No i po walce. Jaszczury. Ale oberwał. No. Ci to jakby nas tutaj obeszli dookoła, to nie byłoby dobrze. Ale w sumie możemy się podleczyć. W sumie spróbować tutaj walki z nimi. Teraz sobie oczywiście jeszcze zapiszemy w razie W. Bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł iść już na nie. Ale są czarne gobliny. Uuu, to nie ma. No nie, to nie ma. Jeszcze jakby to może były zwykłe. Ale jak takie stado tam nas otoczy i po prostu... To jest też ciekawe w Gothiku, że właśnie... O, dwóch to może. No ale jeszcze jakbyś bezimienny trafił, to by było super. Wiecie co, ominiemy sobie ich. Bo tu widzę, że jak tych niby dwóch, ale zaraz kumple tutaj przybiegną. Zmyślne bestie. Zmyślne. Zmienimy pod wodospad jeszcze, zobaczymy co tutaj ciekawego, coś kojarzę, że coś pod tym wodospadem było, ale misja nie, ale chyba jakieś tam ciekawe rzeczy są. Napój, zwój. O. Przyda się, nie powiem. Damy radę. Co tam dajemy radę? Bierzemy wszystko na handel. Niby zardzewiałe miecze nas nie powinny już interesować, ale zawsze możemy to sprzedać. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, który jak po tym prąd będziemy płynąć, chciałem szybciej. A widzę, to pójdziemy normalną drogą. Bo jednak tutaj Bezi ma problemy z płynięciem pod prąd. To w sumie nie dziwota. Też nie lubię pod prąd płynąć. Jakoś wygodniej jest z prądem. O, tu tam jeszcze jakiś krwiopijca lata. Wydawało mi się, żeśmy tu wszystkich zatkali. I teraz już jest spokój. To się chyba nigdy nie skończy. W tej historii musi być jednak ziarno. Pogadajmy lepiej o czymś. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Lewusa sobie tutaj omniemy, bo niestety jeszcze raczej sobie nie damy z nim rady. Siedzą już sobie przy ognisku. To jest w ogóle też wspaniałe w Gothiku, że właśnie
robi się noc, robi się wieczór i ci ludzie nie stoją cały czas w tych samych miejscach, na przykład nie pracują 24 godziny na dobę albo po prostu stoi jak słup soli. No pomijając na przykład strażników bramy oczywiście, no ale no, oni pilnują bramy, no oni muszą pilnować każdego dnia. Tutaj na przykład wam pokażę, jak pięknie. Normalnie, zbieracze ryżu. Normalnie sobie na polach ryżowych stoją po prostu i zbierają ryż. Robi się wieczór, jest godzina 21:19. Ja wiem, że większość z was to doskonale wie, bo z pewno 1000 razy grali w Gothica. No ale zakładam, że może ktoś akurat nie wie, ktoś widzi to pierwszy raz. Więc tutaj też pokazuję, jak naprawdę 20 lat temu można było fajnie zrobić, że oni sobie siedzą, piwko sobie piją, odpoczywają, relaksują się. To jest naprawdę jak na 20 lat temu, to jest wow technika i naprawdę, że komuś się chciało, nie? Bo nikt nie miałby w dzisiejszych czasach, to jest standard, nie? Że muszą chodzić spać, muszą wszystko robić, no ale kiedyś to normalne by było, że oni by stali i by stali, nikt by złego słowa nie powiedział. A jednak komuś się chciało. Tutaj twórcą Gothica. Wiemy tutaj. Może. Mam już dość tej paplaniny. Może Balem i Zidr chyba jeszcze nie rozumiem. Ostrzeżemy go. O właśnie. Wiesz co? Masz nieźle przechlapane. Bal Kagan znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Co? Na potęgę śniącego muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. Lepiej się musisz uważać na to, co mówisz. Daj mi! Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Stary, muszę koniecznie sprzedać ten towar. Chyba nie chcesz mnie wystrygnąć na dudka, co? Masz moje słowo. Co ty? Dobrze, oto ziele. Powinieneś za nie dostać jakieś 400 bryłek. To będzie po 200 bryłek na głowę. Zaczekam na ciebie tutaj. Wróć, jak tylko uda ci się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić większą ilość ziela? Gdybym wiedział, sam bym je dawno sprzedał. Nie sądzisz? Poczułem się lepiej po pozbyciu się tego ziela, wiesz? W dzisiejszych czasach. Okej. Pewno możemy mu dać już. Ludzie zawsze gadają. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Sprzedałem całe ziele. Bryłek mamy, ale... Tylko zachowaj to dla siebie. To jeszcze ze spokojem. Tutaj już z kim rozmawialiśmy. W dzisiejszych czasach... Zawsze. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Że myślę, że pójdziemy się po prostu przespać. Jeśli myślisz, że... Tutaj do naszej chaty, gdzie wygoniliśmy, pewno pamiętacie, jakieś dwa czy trzy dni temu było, jakbyśmy wygonili tutaj krzykacza. No dobra, i teraz zrobimy taki myk. Lepiej się. Bo mamy listę. To się chyba nigdy nie zmieni. O. Pogadajmy lepiej. Zamówienie od Jana. Powinniśmy to zanieść od razu do Diego, ale my pójdziemy tutaj do Laresa, wiecie, tego drania. I po prostu tutaj mu damy to. Możemy nawet mu dać ten pierścień i tak w sumie z zręczności tak nie korzystamy. Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. O, niech mnie. Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. Pokaż. Oto ona. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Rzeczywiście. Wiesz, co z nią teraz zrobimy? Dopiszemy parę rzeczy, a ty zaniesiesz ją do starego obozu. A jak już dostarczą wszystko do kopalni, obrabujemy ich ze wszystkiego. To nie zajmie długo. Masz tu listę. Wiesz, co masz robić. Wiedziałem, że będą kłopoty. Jest plan. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal Isidro, ma przy sobie ziele warte co najmniej 400 bryłek rudy. Chcę, żebyś mi je przyniósł.
Jak tego dokonasz, to już twoja sprawa. Jeśli masz na myśli tę stertę trawy, to mam ją już od dawna. Widzę, że sprytny z ciebie, chłopak. Skoro masz już ziele, chcę, żebyś je sprzedał. Przynieś mi 400 bryłek rudy. Wtedy wrócimy do twojego członkostwa w mojej bandzie. No, trochę dużo chcesz, chłopie. Masz dla mnie już. Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Tu się popsuło. Jakby Lares mówił bezimienny, a tak jakby głosem Laresa. Coś tutaj... Chcę się nauczyć czegoś nowego. Chcę się nauczyć czegoś nowego. Siły. I mi się wydaje, że na tyle nam już siły, przynajmniej na ten początek, starczy już z większością wrogów. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Na razie mu nie damy tych 400 bryłek. Może zrobimy tak, że po prostu oddamy. Nie wiem, czy to wyjdzie, czy na nas się nie rzucą, ale w sumie nie powinni chyba, bo są takie wyrzutkowie, tam wiecie, każdy sam sobie. Jakbyśmy dali to, te bryłki Balowi i po prostu tego Bala pobili i po prostu byśmy wzięli te bryłki znowu. No, spróbujemy. Więc na razie może nie będziemy tutaj dawać tych 400 bryłek, no bo Laresa raczej nie pobijemy. Tutaj raczej na pewno się wszyscy rzucą. A więc na razie jeszcze chwilę się wstrzymajmy. Znowu ty! No cześć. Dobrze, słuchajcie. Trochę już ten odcinek trwa. Myślę, że w kolejnym może spróbujemy tam zdobyć tą lepszą broń, że jednak mamy trochę większą siłę. Spróbujemy pokombinować trochę z tymi bryłkami i tutaj z bryłkami dla Laresa i z bryłkami, które możemy tam dać i odzyskać szybko od Balowi. Ale ja za dzisiaj wam, że byliście tutaj ze mną, serdecznie dziękuję, że oglądaliście, że oglądacie ten film. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza pod filmem i koniecznie, jeżeli oglądasz mnie, a jeszcze nie subskrybujesz, kliknij tam czerwony przycisk subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby po prostu nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Gothica, z innych gierek, innych aktywności na moim kanale. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!